Dziś w radiu gościmy profesora Andrzeja Strumiłę, a wywiad poprowadzi Piotr Bajer. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Wczoraj w nocy zmarł Andrzej Wajda. Jak pan przyjął tę informację? Jak ja przyjąłem informację? Dni takie są szare i smutne. Dzień dzisiejszy też jest taki szary i smutny. Z refleksją, oczywiście, taką refleksją, że taki jest los człowieka, że musi opuścić tę ziemię, przejść na drugą stronę. Andrzej Wajda to był człowiek wielkiego wymiaru, gigant sztuki filmowej w skali świata, a dla mnie wielki, bliski przyjaciel z czasów burnej i chmurnej młodości. Właśnie, może parę słów więcej o tej młodzieńczych, o tych młodzieńczych latach. To były lata 40. Ja przeniosłem się z Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi do Akademii Sztuk Pięknych. Przeniosłem się jako student Władysława Strzemińskiego. Pełen tego Strzemińskiego, o którym jest ten film Powidoki. Tak, i to jest właśnie, chcę powiedzieć, że jest taka klamra naszej znajomości. Ten właśnie człowiek, on był niezwykle charyzmatycznym prorokiem awangardy i to, co ja wyniosłem z jego szkoły i przyniosłem do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, było niezwykle atrakcyjne dla wielu studentów. I myśmy założyli takie koło samokształceniowe. I Andrzej Wajda był jego aktywnym uczestnikiem. Właściwie wszyscy już odeszli. Andrzej odszedł ostatni z tych moich towarzyszy ówczesnych czasów. Najpierw odszedł Andrzej Wróblewski, odszedł Tarasin, odszedł Borowczyk, odszedł Andrzej Wajda. Odeszli wszyscy z tego koła, ja zostałem tylko sam. Ale wracając do Strzemińskiego. Oczywiście nie mogłem się wtedy spodziewać, że to nazwisko zamknie działalność twórczą Andrzeja Wajdy. Zakończy jego gigantyczną epopeję. I zaczął przy tym nazwisku i skończył. Właściwie tak. Właściwie tak. To nazwisko się pojawiło na początku jego edukacji. No i w końcowej fazie twórczości. On odszedł z Akademii Sztuk Pięknych. Odszedł pełen niepokoju, pełen potrzeby ekspresji. Widział, że ta ekspresja szybciej dotrze do człowieka przy pomocy sztuki filmowej niż sztuki malarskiej. Był zdolnym malarzem. Pracował w pracowni Rudzkiej Cybisowej. Mógł być malarzem pierwszej kategorii. Przeszedł do szkoły filmowej, nawiasem mówiąc, z Konradem Noleńskim, swoim przyjacielem ówczesnym. No a potem żeśmy się spotykali wielokrotnie. I to nawet tu, ta Suwalszczyzna nas też łączyła, bo to było jego miejsce urodzeń, o czym wszyscy mówią, ale to było też jej miejsce jego twórczych dokonań, bo tu robił przecież Pana Tadeusza. Tutaj na strychu mego domostwa w Maćkowej Rudzie razem z Bronisławem Geremkiem startowało fotele senatorskie i poselskie. Tu walczył o pozycję Solidarności. Także, no i tu bywał wielokrotnie, a przedtem wielokrotnie jako członek, aktywny członek, cenny członek spotkań wigierskich, tych naszych spotkań, które miały na celu obronę interesów kultury i interesów przyrody. Wajda bywał niejednokrotnie gościem w moim domu. Panie profesorze, a to spotkanie z czerwca 1989 roku, pamięta pan je?
Ja pamiętam tak dobrze, jak i pan, bo pan również uczestniczył w tym czasie i był naszym jak gdyby cicerone, człowiekiem, który nas wprowadzał w środowisko i w problemy środowiska. Pamiętam cały czas wiele naszych spotkań i w Smolnikach, i w Sejnach, i w Gibach, kiedy postanowiliśmy budować pomnik ofiarom oblawy. Gibowski. Z lipca 1945 roku. To pański pomysł i pański pomysł. Pomysł mój, ale nasza inicjatywa wspólna. Wspólną inicjatywą naszą też było powstanie Radia 5, panie Piotrze. Tak, chciałem o tym też o to zapytać, bo to dzięki panu profesorowi, panu Andrzejowi Wajdzie, profesorowi Geremkowi zawzięliśmy się i stworzyliśmy to radio po rozmowach z wami. Niedawno, jak leżał pan w szpitalu, powiedział pan, że z pańskiego zespołu został tylko pan i Wajda. Rzeczywiście tylko was tak, dwóch zostało? Tak, z tej pierwszej grupy studenckiej. No, pozostawił po sobie gigantyczny dorobek filmowy, przecież znany na całym świecie. No, pozostawił nagrodę Oscara, pozostawił Legię Honorową, pozostawił bardzo wiele odznaczeń. No, a prywatnie dla mnie pozostawił taki wzorzec postępowania obywatelskiego, bo w bardzo trudnych czasach, skomplikowanych czasach, on jednak trzymał sztandar niezależności artysty, trzymał interesy narodu polskiego, bronił tych interesów i do dziś, do ostatniej chwili był dla mnie wzorcem mądrości obywatelskiej. Jego opinie pokrywały się z moimi opiniami i były dla mnie pomocą po prostu, podtrzymaniem. A jak pan uważa, Andrzej Wajda swoimi filmami zmieniał nas, zmieniał Polaków, zmieniał sposób patrzenia i oceny rzeczywistości tamtej i obecnej? No, zmieniał z pewnością. Zmieniał w różnym aspekcie, w aspekcie zbiorowości naszej, czy mądrości politycznej narodu, a także zmieniał jednostki, poszczególne jednostki, poszczególnych ludzi, którzy tam znajdowali wzorce dla siebie, wskazania dla siebie, uczyli się życia, uczyli się historii. No, zrobił bardzo, bardzo dużo. Niedawno Andrzej Wajda był gościem w Suwałkach na zaproszenie pana prezydenta z okazji 90. rocznicy urodzin. Odbywały się tutaj uroczystości temu poświęcone i był Andrzej Wajda. I był taki moment, panie profesorze, kiedy wyście we dwóch, dwaj koledzy z młodości i obecnie, usiedli na ławeczce przy Suwalskim Ośrodku Kultury. Tak, pamiętam, i tak bardzo sympatycznie na siebie patrzyliście i tak o czymś rozmawialiśmy. Nikt nie wie, o czym rozmawialiście, tylko pan i nieżyjący już mistrz Wajda. O czym żeście wtedy rozmawiali? No, mnie tak dość trudno przypomnieć, ale rozmawialiśmy o czasach młodości. Rozmawialiśmy o naszych pierwszych próbach i o ludziach, którzy też odeszli, a którzy nam byli bliscy, o aktorach jego dawnych filmów, o Zbyszku Cybulskim, o reżyserach, czy też autorach tekstów jego filmów, takich jak Bohdan Czeszko, o którym już zapomniano. Myśleliśmy o tym, jakie były czasy naszej młodości, na ile one były chmurne i górne, i burzliwe. I co dzisiaj sądzą ludzie, czy młodzi ludzie o tamtych czasach? Co wiedzą? Jak je oceniają? Tak, żeśmy rozmawiali o tym. Ale z tego, co się nie mylę, to też i coś planowaliście wspólnie. No, czy co myśmy planowali? No, planowaliśmy na pewno jeszcze dalsze jakieś realizacje. Ja mówiłem o tym, że chcę wydać szereg książek, że jeszcze pracuję nad cyklami nowych obrazów.
On też chciał coś robić poza widokami, które chciał doskonalić. A co do powidoków, to odbyliśmy szereg rozmów, bo ja wyrażałem swoje opinie na temat scenariusza, rozmawialiśmy z nim. To jest bardzo trudny był czas przedstawienia Strzemińskiego w tamtej epoce. Bardzo skomplikowana była sytuacja Strzemińskiego. On był niechętnie widziany nie tylko przez władze reżimowe, ale też niechętnie widziany przez środowisko artystyczne lokalne, które było konserwatywne, wrogie jego poglądom. Także jego los był bardzo, bardzo skomplikowany. I jeszcze do tego dołożyła się sytuacja rodzinna, niezwykle dramatyczna, niezwykle skomplikowana. Ja bywałem w tym domu, w jego ciasnym pokoiku, zadymionym, pełnym pajęczyn, w jego, jak gdyby, wyobcowaniu z tego środowiska i rodzinnego, i artystycznego, i politycznego. Także koniec Strzemińskiego był tragiczny, smutny, tragiczny. Byłem na jego pogrzebie, gdzie było kilkanaście osób, może tylko, może kilkanaście. Czy film Andrzeja Wajdy, Powidoki, ma szansę na Oscara? Ja nie widziałem filmu, nie mogę powiedzieć, ale jeżeli ja miał dawać Oscara za samo nazwisko Strzemińskiego, to dałbym, bo to był człowiek wyjątkowy. Dziękuję bardzo. Gościem Radia 5 był profesor Andrzej Strumiło, z którym rozmawialiśmy o Andrzeju Wajdzie, który zmarł minionej nocy.